W minioną niedzielę na scenie SOK odbyła się premiera spektaklu Krajobraz z Tobiaszem. Sztuka oparta na prozie biblijnej, spleciona z poezją, otulona muzyką i znakomitym ruchem scenicznym, zebrała doskonałe recenzje widzów. Widać ogromną pracę, wkład całej ekipy. Dźwięk, muzyka, no i zaangażowanie aktorów naprawdę pierwsza klasa. Przesłanie tego spektaklu i to wszystko, o czym on mówi, o takim zaufaniu, bo główna myśl, przesłanie to było zaufanie, tak? Zaufanie do Pana Boga, do drugiego człowieka. Dlatego też myślę, że warto iść, udać się, posłuchać, popatrzeć, no i tak właśnie postępować, czyli ufać. Wspaniałe. Po prostu chciałabym więcej takich przedstawień oglądać, prawda? Młodzież świetna i utalentowana. Bardzo podobało mi się to, że to nie było takie oczywiste, że nic nie było powiedziane wprost. To, że wielu rzeczy musieliśmy się domyślać w tej sztuce i to poruszało takie nasze bardzo osobiste często przeżycia. I jak gdyby bardzo poruszało wyobraźnię. I to było niesamowite, że to nie była sztuka, którą się ogląda i o której się zapomina, tylko że o niej się myśli. I jak oglądałam tę sztukę, to myślę, że będę jeszcze o niej długo pamiętała. W tym spektaklu każdy z nas znajdzie coś dla siebie. I w tym spektaklu każdy z nas znajdzie jakiś element, który przeżył, bądź który jest mu bardzo bliski. I myślę, że to jest... Każdy z nas odnajdzie tam trochę z własnego życia. Rozmach, feria barw, dźwięków, tańca, niesamowity spektakl, inny świat. Tym achom i ochom nie było końca wśród osób, które zobaczyły najnowszy spektakl Zuzia i przyjaciele. Widowisko, wbrew pozorom, doskonale bawi i zachwyca nie tylko dzieci, ale również dorosłych. To wybitnie familijna, najnowsza produkcja Suwalskiego Ośrodka Kultury. Odwiedziliśmy twórców i artystów tuż przed jednym z zamkniętych spektakli. Za kulisami, jak w ulu. Tłum aktorów i tancerzy, przepiękna scenografia, porywająca choreografia, wspaniała muzyka, niezwykle dynamiczna akcja i morał. Okazuje się, że skarb nie tylko pieniążkiem, a skarb może okazać się przyjaźnią, miłość, jak to miłość do przyrody, do zwierzęt. To jest skarb, to jest coś więcej niż pieniążki. Spektakl jest ogromnym przedsięwzięciem, ale jak podkreślają twórcy, grzechem byłoby nie wykorzystać potencjału drzemiącego w dzieciach i młodzieży, którym nie brakuje zapału i talentu. Jak widzicie, wszystko ze mną, wszystkie tancerze się przygotowują do kolejnego spektaklu. Już dajemy przedstawienia dla szkół. Spektakl, który jest trzeci w kolejce od już trzeci rok. Duży, wysokobudżetowy spektakl, który jest wykonany od wszystkich zespołów w Suwalskim Ośrodku Kultury. Teatralni, śpiewający zespoły, tańczący, wszystkie tańczące zespoły. Chciałem powiedzieć, że to są spektakle, które ponownie ustępują na przedstawienie, na produkcję w dużych miastach jak Poznań, Kraków, Warszawa. Poświęciłam na to bardzo dużo czasu. To była na pewno trudność z pogodzeniem z nauką, ze szkołą, ale jakoś daliśmy radę i się bardzo cieszę. Najbliższy spektakl już 10 lutego na największej scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Drogi rodzice, dzieci, babcie, dziadki, zapraszamy Was na nasze wydarzenie, na nasz spektakl Zuzia i przyjaciele. Może jeszcze uda się zdobyć bilety. Naprawdę warto. Filharmonia Suwałk to propozycja Suwalskiego Ośrodka Kultury adresowana do miłośników muzyki, nie tylko poważnej. To znakomita okazja, by posłuchać naprawdę dobrej muzyki w bardzo dobrym wykonaniu. Rozpoczniemy od niezwykłego koncertu pod tytułem Film Jazz Project, w którym wystąpią światowej sławy saksofonista z Kuby Luis Nubiola w połączeniu z polskimi młodymi rozrywkowymi muzykami, m.in. z panem Michałem Czekałą, Mariuszem Obijalskim i Tomaszem Waldowskim. Artystom będzie towarzyszyła Suwalska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzysztofa Jakuba Kozakiewicza. Na koncercie będziemy mogli usłyszeć muzykę filmową, głównie muzykę polską, w nietypowy sposób zaaranżowany, ponieważ będzie to aranżacja w sposób jazzowy wykonana.
i będziemy mogli usłyszeć tematy z takich filmów jak Prawo i Pięść, Janosik, 07 Zgłoś się oraz wiele, wiele innych. Nie chcę wszystkiego zdradzać. My zdradzimy nieco więcej. Nowe, odświeżone wersje znanych przebojów w orkiestrowej oprawie brzmią bardzo ciekawie, a przyprawione zagranicznym, jazzowo-kubańskim akcentem solowych partii saksofonu niejednokrotnie lepiej od oryginałów. Ten jazzowo-kubański akcent będzie miał najprawdziwszy wymiar, bowiem przed suwalską publicznością stanie Luis Nubiola, znakomity kubański saksofonista, laureat wielu muzycznych nagród. Ta prawdziwa gratka dla melomanów i miłośników polskiej muzyki filmowej już 16 lutego w Suwalskim Ośrodku Kultury. A dla tych, którzy już cenią dorobek Suwalskiej Orkiestry Kameralnej i dla tych, którzy po pierwszej uczcie rozsmakują się w jej muzyce, mamy bardzo dobrą wiadomość. Suwalska Orkiestra Kameralna w 2018 roku zaprezentuje cały cykl koncertów. Nierzadko jej gośćmi będą wybitni światowej sławy artyści. O szczegółach cyklu Filharmonia Suwałk powiemy już wkrótce.